28. Niedziela Zwykła. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości zaczyna się od zdania: modliłem się i dano mi zrozumienie. Zrozumienie najczęściej kojarzymy z wiedzą, z nauczaniem. Że człowiek rozumie bardziej, kiedy ktoś go naucza, kiedy mu wytłumaczy, kiedy wyjaśni. Tutaj zrozumienie powiązane jest z modlitwą, że to właśnie na modlitwie dochodzimy do pewnych rzeczy, do których żeśmy wcześniej nie doszli. Na modlitwie pewne rzeczy stają się bardziej zrozumiałe. Na modlitwie to, co jest tajemnicą, staje się jakieś bardziej takie nasze. Niesamowicie ciekawa funkcja modlitwy, że nie tyle po to, żeby przebywać z Bogiem, albo nie tyle po to, żeby prosić o to, co chcemy Pana Boga, ale po to, żeby człowiek bardziej rozumiał. Modlitwa może pomagać rozumowi, może pomagać intelektowi. Myślę, że wielu ludzi wie, że jak się modlimy, to po prostu wiele spraw się rozwiązuje w czasie modlitwy. Bo jakoś ta atmosfera, czy ta przestrzeń, czy to moje bycie sam na sam z Bogiem pozwala w jakimś sensie oczyścić się mózgowi, pozwala Panu Bogu dotrzeć do mojej głowy, bo czasami jest ona tak zaśmiecona różnymi bodźcami, ludźmi, wydarzeniami, że pewne rzeczy nie możemy zrozumieć. Można by nawet postawić taką tezę, że nigdzie człowiek tyle nie zrozumie, co na modlitwie. Tutaj przychodzi na myśl to, co robił Karol Wojtyła jeszcze jako biskup krakowski, kiedy jeździł do Kalwarii i na dróżkach chodził, rozmyślał, rozważał i wiele spraw znajdowało się tam rozwiązanie, właśnie w czasie modlitwy. Psalm 90 mówi o tym, żeby Pan Bóg nauczył nas mądrości, ale też o tym, żeby dał nam radość. Jest takie piękne zdanie: daj radość w zamian za dni Twego ucisku, za latach, w których zaznaliśmy niedoli. Życie jest sinusoidą, to znaczy raz jest lepiej, raz jest gorzej. I tu jest taka prośba: Panie Boże, było nam kiedyś źle, było nam ciężko, daj nam teraz radość. Może my przeżywamy radość, może nie mamy jakichś trudności w życiu i tak naprawdę to nie jest taka modlitwa dla nas. Ale my często modlimy się też w imieniu innych. Mamy na myśli tych, którzy naprawdę mają ciężko, tych, którzy naprawdę są uciskani, tych, którzy są skrzywdzeni, tych, którzy płaczą. Jakby w ich imieniu się modlimy, mówiąc: Panie Boże, daj mi radość za te dni niedoli. Tak jak nam pozwalasz cieszyć się pokojem w naszej ojczyźnie, za te lata, kiedy były wojny, kiedy były różne trudności w ziemi nad Wisłą, tak dałeś nam teraz radość i pokój, to daj tym, którzy teraz się męczą, daj tym. Pamiętajmy na modlitwie nie tylko o sobie, ale też o innych i pamiętajmy właśnie o takiej też właśnie funkcji modlitwy, że nawet jak ja nie zawsze w psalmach coś widzę dla siebie, to żebym to zobaczył dla innego. Bo modlitwa to nie jest tylko moja sprawa między mną i Panem Bogiem, ale to też jest sprawa moich braci, moich sióstr, tych, którzy są dla mnie bliscy. List do Hebrajczyków powtarza zdanie dosyć słynne, żywe Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki mocz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Jeśli ktoś na serio bierze Słowo Boże, to tak jakby brał lekarstwo i to lekarstwo może naprawdę człowieka postawić do pionu, może postawić go na nogi, może też nim wstrząsnąć, może mieć człowiek jakieś takie duchowe torsje, bo Słowo Boże jest mocne. Jest mocne. Nie wiem, przeczytajmy jedno, drugie, trzecie zdanie, jakiś cytat, który po prostu nam powie tak dosłownie, wstrząśnie z nami, bo nieraz my tak jakoś sobie lekko żyjemy. Ale to lekkie życie, czy to powierzchowne życie, bardzo często wynika z tego, że nie mamy tej styczności ze Słowem Bożym, nie mamy takiego zderzenia ze Słowem Bożym. Jak człowiek na serio weźmie to Słowo Boże i usłyszy na przykład: głupcze, jeszcze tej nocy umrzesz, albo nie ma pokoju dla bezbożnych. Albo kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. No to wtedy człowiek sobie myśli: wow, mocne, mocne to jest, że wiele z takich naprawdę słów, kiedy jesteśmy jak przez miecz traktowani, ale to dla naszego naprawdę dobra. Dla naszego dobra nie ma nic gorszego niż słowo, które nie byłoby obojętne, słowo, które by nie działało. Tak czytajmy Pismo Święte, tak słuchajmy Pisma Świętego, tak wyszukujmy się spośród tych słów tej prawdy, żeby codziennie trafić chociaż na jedno takie ziarenko, które po prostu postawi nas do pionu. Ewangelia jest o tym, jak pewien człowiek upada na kolana, prosi Jezusa: nauczycielu, co mam osiągnąć, co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne. I Jezus mówi do niego: znasz przykazania, wypełniaj przykazania. I on te przykazania doskonale zna, ale to nie jest to.
Więc Jezus mówi do niego: w twoim przypadku idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim. Bardzo piękne pokazanie, że są tak zwane normalne drogi do nieba, albo są tak zwane normalne powołania. To jest zachowanie 10 przykazań. Natomiast jeżeli człowiek widzi, że to do końca mu nie wystarcza, że to do końca nie daje mu życia, to do końca nie daje mu pełnej satysfakcji, to znaczy, że on jest powołany do innego rodzaju życia duchowego. Do takiego życia, jak w przypadku tego młodzieńca, żeby zostawić wszystko, sprzedać, całkowicie zaufać Panu Bogu. Przykazania może umiesz wypełniać, ale nie potrafisz jeszcze całkowicie. Zaufaj Panu Bogu. Zaufaj Bogu, a będzie w tobie życie. I to jest chyba taka największa umiejętność w życiu, żeby zgodzić się na przykazania Boże, przyjąć je jako prawdę, żyć tymi przykazaniami, ale potem, żeby odkryć, czy moje powołanie to konkretne powołanie, czy ono jest takie, że ono mi wystarcza, ono mnie spełnia, ono sprawia, że ja jestem, że mogę powiedzieć, że jestem kompletnym człowiekiem. Bo może w naszym życiu nie mamy problemów z przykazaniami, ale mamy jeszcze problem z odnalezieniem swojej drogi, swojej osobistej drogi do szczęścia, którym jest nazwane życie wieczne. Szukajmy, bo warto. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.